Był taki czas w moim życiu, kiedy los złamał moje marzenia. To był rok 2009, 10 lat temu. Możecie Państwo na chwilę zamknąć swoje oczy i w swojej pamięci powrócić do tego czasu. Mój 2009 był bardzo wyjątkowy z wielu względów. Na początku tego roku poznaję swoją przyszłą żonę Asię. Ale też w tym 2009 roku planuję spełnić jedno ze swoich małych marzeń. Takim marzeniem jest wyprawa na motocyklach. Zbieramy się z grupą znajomych, planujemy sobie wyjazd na czerwiec do Norwegii. Czemu Norwegia? Białe noce w okresie letnim, piękne drogi, piękne widoki, które są stworzone dla motocykli, ale nie tylko. Oczywiście przed tak dużą wyprawą, przed takim dużym projektem trzeba wszystko zaplanować, gdzie jedziemy, jak szykujemy motocykle, co zabieramy, a co zostawiamy w domu. Ale wszystko udaje się spiąć, wyjeżdżamy. Jedziemy 15 czerwca z Warszawy do Gdyni. Z Gdyni przepływamy promem do Szwecji. Tam pierwszy nocleg, potem przyjeżdżamy do Norwegii i realizujemy już nasz cały plan. Generalnie wycieczka udana, aż do dnia piątego. Dzień piąty zaczyna się bardzo nietypowo dla mnie, z wielu względów. Po pierwsze, tego dnia rano mój motocykl w ogóle nie chce odpalić, co dla mnie było bardzo, bardzo dziwne, bo motocykl był sprawdzony, przygotowany, nie był stary, no a tego dnia robi mi taki psikus. Mniej więcej po 30-45 minutach, jak tam próbowaliśmy coś uruchomić z kolegami, udało się, silnik się załączył. Ja wtedy motocykl jeszcze wziąłem sama taką indywidualną przejażdżkę wokół kempingu. Teraz to może być trochę śmieszne, ale wtedy siedząc na tym motocyklu, ja taki kowboj na swoim rumaku, poklepałem go po baku i zapytałem się go, co ty chcesz mi dzisiaj przez to powiedzieć, że nie odpaliłeś? Czy ja dzisiaj nie powinienem w ogóle wyjeżdżać na drogę? A może wręcz przeciwnie, dzisiaj powinienem znaleźć się w określonym miejscu o określonej godzinie. Kolejną dziwną rzeczą był fakt, że dzień wcześniej zmieniliśmy plan podróży. Dostaliśmy w ostatniej chwili zaproszenie od znajomego, który mieszka w Stavanger. Napisał do nas, że słuchajcie, zapraszam do siebie, prześpicie się w lepszych warunkach niż na kempingu, zjemy kolację i napijemy się wina. Oczywiście dla grupy motocyklistów taka propozycja jest kusząca, więc nie korzystamy. Co więcej, dzień wcześniej, wieczorem, jak nigdy wcześniej, wyczyściłem swoje spodnie motocyklowe, swoje buty, tak jakbym się szykował na jakieś wyjątkowe spotkanie. Chociaż teraz to sobie po prostu tłumaczę, że one były brudne i trzeba było zrobić z nimi porządek. No ale dobrze, jedziemy. Do celu mamy około 30 kilometrów. Być może u mnie zabrakło już troszeczkę koncentracji, takiego skupienia na drodze. Być może moja głowa już powędrowała myślami tam do tego wieczoru, do tego winka. I w pewnym momencie, nie wiem skąd, pojawił się kamper, taki duży samochód turystyczny, przede mną. To był moment, to był ułamek sekundy. Pamiętam, jak go zobaczyłem, to pomyślałem, żeby nacisnąć na hamulec, tylko prawdopodobnie nawet tego nie zdążyłem zrobić. I następuje zderzenie. Pamiętam taki metaliczny dźwięk mojego motocykla i tych wszystkich części, jak odpadają i turlają się po asfalcie. I pamiętam z tego momentu zderzenia takie uczucie, to było takie uczucie, które miałem bardzo często w dzieciństwie, jak byłem małym szkrabem i w mojej rodzinnej Ostrołęce coś przeskrobałem i musiałem o tym opowiedzieć rodzicom, to miałem taki ścisk żołądka, serce podchodziło mi do góry i taka myśl, co ja zrobiłem, jak ja to powiem mamie, jak ja powiem to tacie. I słuchajcie, wtedy w wieku 29 lat, uderzając ten samochód, załączyło się takie właśnie uczucie, ten taki ścisk żołądka i to pytanie, coś ty zrobił. Kolejne momenty z tego wypadku pamiętam już takimi, nazwijmy to, zdjęciami. Pierwsze zdjęcie, leżę sobie na asfalcie. Wtedy to był też taki czas, kiedy pracowałem jako ratownik na pływalni i pamiętałem po kursach, jak sprawdzić stan swojego ciała, stan swojego zdrowia. I wtedy leżąc na asfalcie, sprawdziłem swoje czucie rąk, podniosłem też tułów, żeby ocenić, czy organizm jest cały i czy reaguje na moje bodźce. Generalnie wszystko było w porządku, tylko patrzę na moją prawą nogę, która jest bardzo, bardzo nienaturalnie wygięta.
kolejne zdjęcie z tego wypadku, to był, jak już lekarze do mnie podchodzą, podają mi uspokajające środki przeciwbólowe, transportują do helikoptera i lecimy do szpitala. Śmieję się, że miałem okazję zobaczyć Norwegię z lotu ptaka, tylko niezbyt dużo pamiętam z tego momentu. I trzecie zdjęcie, bardzo, bardzo ważne, to jest moment, kiedy już leżę na sali operacyjnej, dostaję narkozę i wtedy pamiętam, odbyła się taka moja wewnętrzna walka o swoje życie. Pamiętam to jako taką czarną dziurę, czuję swoje ciało, ale czuję też, jak silna ręka ściąga mnie mocno w dół. A ja mówię, nie. Ja chcę jeszcze iść do góry, ja chcę jeszcze powalczyć o swoje życie. Mam marzenia, mam rodzinę, mam wszystko, tak? Chcę żyć. Tylko ta ręka w pewnym momencie jest tak silna, ciągnie mnie w dół. Ja mówię, dobrze, poddaję się. Widocznie mój czas na ziemi nadszedł koniec, czas odchodzić. Na szczęście, jak widać, po operacji obudziłem się. Pamiętam, taka ciemna sala, nieprzyjemne uczucie po operacji. Ale wiecie co? Pamiętając tą przegraną walkę o swoje życie, obudziłem się z taką autentyczną radością. Kurczę, jednak mi się udało. Jednak żyję, jestem. Kojarzę otoczenie. Przychodzi lekarz, takim łamanym językiem angielskim, tłumaczy, co się stało, że miałem wypadek, że była operacja i w wyniku operacji podejmują decyzję o amputacji prawego podudzia po to, żeby ratować nogę i całe życie. Informacja trudna. Ale ta radość z tego, że żyję, była tak wielka we mnie, że myśl, że nie mam kawałka ciała, okej, dobra, mam serce, mam głowę, dam sobie radę. No ale żeby nie było za kolorowo, biorę telefon do ręki. Mnóstwo niedobranych połączeń. Więc trzeba poinformować najbliższych o tym, co się wydarzyło. Musiałem wykonać dwa najtrudniejsze telefony w życiu. Mam nadzieję, że już nigdy więcej takich rozmów ciężkich nie będę przechodził. Pierwszy wybrałem do Asi, o której wam wspomniałem wcześniej. Słuchajcie, trzymając telefon przy uchu i słysząc sygnał, zastanawiałem się, co powiedzieć, jak powiedzieć, żeby jej nie zdenerwować, no ale jednocześnie przekazać tą informację. Nie miałem planu na tą rozmowę, po prostu mówiłem od serca. Więc na początku przeprosiłem, że cały dzień nie odbierałem. No i mówię, że jest wszystko dobrze, miałem mały wypadek, ale jestem cały i zdrowy. Tylko nie mam kawałka ciała, kawałka nogi. Po drugiej stronie wszystkie możliwe emocje. Histeria, płacz, niedowierzanie. Pamiętam, że Asia się rozłączyła, nie była ze mną w stanie rozmawiać. Zadzwonił do mnie jej tata i wtedy troszeczkę mężczyzna z mężczyzną spokojniej porozmawialiśmy sobie o tym, co się wydarzyło. Za chwilę znowu połączyłem się z Asią i ustaliliśmy, że za 3-4 dni zrobi sobie taką wycieczkę last minute i przyjedzie do mnie. I to był pierwszy telefon. Drugi powinien być do mamy, ale wtedy stchórzyłem. Nie miałem takiej siły, nie miałem takiej odwagi wziąć telefon i zadzwonić do mamy i powiedzieć o tym, co się wydarzyło. Więc sobie tak sprytnie wykombinowałem, że zadzwonię do siostry, powiem siostrze, siostra powie mamie, pewnie będzie łatwiej. Nie, nie było. Również u siostry niedowierzanie. Pewnie w pierwszej chwili myślała, że żartuję, bo to takie w moim stylu. Ale również po takich już emocjach, jak upadły, ustaliliśmy, że za 3-4 dni przyjedzie do mnie razem z Asią i z innymi bliskimi osobami. Pamiętam ten moment, jak oni przyjechali do mnie. Jadąc do mnie też pewnie mieli mnóstwo pytań, jak się zachować, co powiedzieć, czego nie mówić, czego nie robić. I oni wchodzą do tej sali szpitalnej, bardzo mała sala, wszystkie łóżka były zajęte i też nie było miejsca, gdzie usiąść. I ja troszeczkę widząc taką ich dezorientację, leżąc na łóżku, już nie mam tej nogi, mówię, słuchajcie, usiądźcie tu, gdzie nie mam nogi, jest więcej miejsca, wszyscy się zmieścimy. Tak, oni zareagowali podobnie jak wy, takim lekkim uśmiechem. Dopiero za jakiś czas powiedzieli mi, że te słowa, to zachowanie, to też dla nich był taki sygnał, że razem damy radę, jako rodzina, poradzimy sobie z tym czymś nowym, co nas spotkało. I to jest taka historia, jak z dwunożnego stałem się jednonożnym. Natomiast dlaczego wam ją opowiadam? Po tym wypadku miałem na siebie takie dwie drogi. Pierwsza to zamknąć się w tej swojej niepełnosprawności. Mieć pretensje do siebie, do lekarzy, do Pana Boga, do wszystkich ludzi, którzy mnie otaczali. Dlaczego tak się wydarzyło, dlaczego to mnie spotkało. A druga droga była taka, okej,
coś się stało w twoim życiu, czasu już nie cofniesz. Nie mam wpływu na to, co było, co się wydarzyło. Natomiast mam wpływ na to, co teraz i co będzie w przyszłości. Mam takie ulubione powiedzenie z książki i filmu Forresta Gumpa, że życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co ci się przytrafi. I trochę tak jest w moim życiu, nie wiem, jak w waszym, że możemy sobie różne rzeczy planować, myśleć, ale tak naprawdę życie podaje nam takie pudełko z czekoladkami i my sobie bierzemy i nie mamy wpływu na to, co weźmiemy, ale mamy wpływ na to, co zrobimy z tą czekoladką. Czy ją zjemy, czy może poczęstuje inną osobę, czy może po prostu wyrzucę. Co więcej, po tym moim wypadku, przed wypadkiem, jak miałem dwie nogi, to już dawno zapomniałem o jakiejkolwiek karierze sportowej i tym bardziej o reprezentowaniu swojego kraju na arenie międzynarodowej, a wypadek i amputacja otworzyła mi taką szansę i dzisiaj mam zaszczyt być zawodnikiem i kapitanem reprezentacji Polski w amfutbolu. To jest piłka nożna dla osób po amputacji. Przekażę brawa całej drużynie, dziękuję. Więc coś, co z pozoru może zamykać pewne drzwi w mojej sytuacji i myślę, że w wielu waszych sytuacjach, również jest szansą na otwarcie kolejnych. Powolutku będę kończył, natomiast chcę się z wami podzielić jeszcze jednym krótkim filmem. W miarę możliwości wsłuchajcie się w słowa. Jesteś tym, w co wierzysz. Trudno pokonać osobę, która nigdy się nie poddaje. Jest tylko jedna rzecz warta walki. Twoje marzenia. Broń swoich marzeń. To jedyna słuszna droga. Nigdy nie jest za późno, aby zrozumieć, co jest najważniejsze i walczyć o to. Kto boi się skoku, nigdy nie będzie latać. Nic, co wspaniałe, nie przychodzi samo. Futbol jest w głowie, nie w nogach. Jeśli jedziesz na Puchar Wójta, to walczysz o Puchar Wójta. Jeśli jedziesz na Mistrzostwa Świata, to walczysz o to, żeby być mistrzem świata. Jedziemy po medal. Jesteśmy drużyną, gramy dla was. Na tym filmie występowało dużo gwiazd sportowych i nie tylko. Ale tak naprawdę, moim zdaniem, ten film jest o nas, o mnie, o nas wszystkich. Zaryzykuję stwierdzenie i dam sobie drugą nogę uciąć, że każdy z nas, tak jak tutaj siedzi, ma swoje marzenie. W głowie, w sercu, schowane głęboko, a może gdzieś na wierzchu. Życzę wam tego, żebyście o swoje marzenia walczyli. Tylko nie czekajcie, aż one same się spełnią, bo to tak nie działa. Zróbcie pierwszy krok, kolejny, następny, następny, po to, żeby to marzenie spełnić i cieszcie się tą drogą do swoich marzeń. Dziękuję bardzo.